Ludwikowice Kłodzkie. Zaraz obadamy, co tu się dzieje. Zobaczcie, kurde, jak tu pięknie. Szła sobie wąskotorówka. Tam są tory na Kłodzko. Ale tutaj kujwo się działo. Tutaj zobaczcie, jakie wypuszczenie. Wow! Cholera, nie wziąłem notarki. Ale tu jest mega. Mega konstrukcja. A od kiedy drukowali, kurwa, koryto rzeki? Dobre. No. No. Poukładany druk. Idealnie. Po co się wydrukowane, tak, koryto rzeki. Ale... No, ja tutaj muszę przyjść z latarą normalnie. Tak, zobaczcie. Tu jest zakręt taki. Bardzo, że tak powiem, mocny zakręt. Tam gdzieś 100 metrów wcześniej jest tak na Gontowej. Jesteśmy na Gontowej. Jest ten taki betonowy taki mur, że tak powiem. Przed chwilą obadałem to drucikami i znowu mi potwierdziło, że tam jest sztolnia. Tylko nie wiadomo, czy to jest sztolnia bardzo stara, czy też młodsza. A młodsza to mam na myśli rok 1940 któryś. Ale teraz tak, na tym zakręcie, jak jestem, to tam w dole jest droga do sztolni numer 3. I tu, w tym miejscu, gdzieś około, jest przepust właśnie pod tą drogą. A pod przepustem jest następny przepust, z którego wypływa cholerna brązowa maść. Brązowa, czyli rdzawa. Oj, kurde, zobaczcie tutaj w ogóle, jakie jaja tutaj są. Jak to drzewo na przykład. Zobaczcie, w ogóle papa. Skąd tu papa? Papa. Jak to drzewo wygląda, jakby było nasadzone, jakby było w jakimś, kurde, tam, ja pierniczę, tam jakieś, zobaczcie, jakieś te gumowe te gumy, gumowa gumy, ale jaja, co tu się w terenie nie dzieje. Dobra, sobie przejdę z tymi drucikami i pokażę wam, co mi tutaj pokaże. Okej. Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu. Jest fajny dzień. Chwilę wcześniej popadało troszkę, ale teraz jest pięknie. Jest, no a tam. Zachmurzenie jest, ale jest ok. Dobra. Coś mi tutaj. Ohohoho. Różki chodzą. Naprawdę. Dziwnie. Raz lewa, raz prawa. No i w końcu sygnał. Zaraz wam pokażę, co jest po lewej stronie. Koniec sygnału. No zobaczcie. Tak, to jest to miejsce. Tam jest właśnie ten ciek wodny, pod którym jest następny ciek, który odprowadza brązową, rudą wodę. Tak to wygląda. Ciekawe, nie? Ja to w ogóle teraz sobie tak myślę, że na tej Gontowej cholernej to tam mamy tam dalej jest jedynka, dwójka, ale już teraz po tych cholernych badaniach to mamy tak, później jest trójka, czwórka, to by była piątka. A trójka, ta, która jest trójką, w cudzysłowie, to by była szóstką. Ha. Dobre, nie? Dobre, zobaczcie. Jaki teren pozmieniany. Okej. Za chwilę się zobaczymy. Jadź.
Zobaczcie, zobaczcie, jak ten teren jest pozmieniany. Wow. To jest tak rozplantowane wszędzie. Masakra. Teraz to dobrze widać, jeszcze ledwo zima się skończyła, a jeszcze nie ma tej takiej wiosny, że nie ma tej zieleni. To dopiero widać. O kurczę lat. O kurczę lat. Okej, zobaczcie. Jedna para, druga para. Idziemy i wykrywamy. Dobra, dasz pada. Cholera jasna. Proszę bardzo. I zobaczcie. Pokaż. Dobra, cofniemy się. Chwilę. No pokaż. 2 metry. No. I to samo miałem ja. Wierzycie czy nie? Cholera. Idziemy dalej. O cholera. Zobaczcie. Gontowa mnie zaskakuje. Jestem w pewnym miejscu. Masakra jakaś normalnie. Zaraz wam pokażę. Tam taki kamień dalej jest. Gdzieś tam. Teraz jeszcze chwilę mam podglądu do kamerki, to mogę wam pokazać w miarę, ale zobaczcie. 20 metrów około czegoś pod nami. To jest normalnie... O, sorry, jakaś hala. A, dobra. Zobaczcie, ja będę liczył. Kto chce, niech wierzy. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Dobra, przesadziłem o 5 metrów. Ten kamień wyznacza ten plus tutaj te następne wyznaczają jakby to, co mamy pod sobą. 15 metrów czegoś, jakiegoś obiektu pod sobą. Cholera wie jak głęboko, bo głębokości to jeszcze nie potrafię określić. Masakra, tu są hale pod nami. Ja z pewnych względów nie mogę pokazać, gdzie jesteśmy na Gontowej, ale no, to są okolice sztolni numer 3, 4, 5 i tak dalej. No. Ja pierdzieleka. Wiecie co, eksploracja. Co? O, dobra. Eksploracja tych terenów jest masakryczna. Musicie naprawdę mnie podziwiać. Zresztą jestem z kolegą dzisiaj. Uła. Ale nieważne. Ja pierdziele. Co tu się dzieje? Dobra. Tak czy siak, jestem tutaj po to, żeby odkrywać. Jedzie. Nie chodź mi w kadr, dobra? Raz. Bo tu nagrywam. O ile nie złamy nogi, nie? Albo nie zwichnę. Kurde, balans. Tu mam. Dobra, tu mam. Widzisz to? Tu gdzie to drzewo? Okej. No, spory temat. Zobaczcie tą dziurę. Spora dziura, około 10 metrów. Na liderze wam tego nie pokażę, bo to są bardzo tajne informacje. Tajne odkrywanie. Ale zobaczymy, co ta dziura pokazuje. Co drodzy pokażę.
Dobra. I teraz od góry. Teren jest naprawdę trudny. Kurczę, blade. Od góry nic. Dobra. Idziemy dalej. Coś ta jedna różdżka się wściekła. Pokazała coś. O. Zobaczcie, tak to wygląda. Obie idą w prawą stronę. Dobra, teraz od dołu. Przede mną tam, w dół, jest taka góra, że szlak mnie trafi zaraz. Dobra, tu się wyprostowały. Okej, a co w samej dziurze? Ciekawe, że nic. Ja pierdzielę. Jestem nad tą dziurą i nic. O, chwila. Tu coś. Nic. Ja myślałem, że to jest jakiś szyb wentylacyjny, a tu nic. Shit. No dobra, lecimy dalej. Kurczę, blady. Kurde. Co za teren. Normalnie, skąd te kamienie? Tamten to normalnie jakby postawiony przez kogoś. O, zobaczcie tutaj. Tutaj normalnie jest droga. Jakby na wąską torówkę. Śmiało. Ja pierdzielę. Tu taki wąwóz. I tutaj droga. Wąską torówka. Sobie idzie. Tam zakręca. Pięknie, ale to jest pięknie, normalnie w terenie. Ludzie, musicie mi zazdrościć. Ja sam sobie zazdroszczę, chociaż jestem tutaj. Nie, no takie tam kity wale. Dobra. Dobra, ja się przejdę tutaj. A to ciekawe, bo tam są, kurczę, ten sygnały naprawdę mega na coś jakby hala, nie? Zobaczymy, dobra. Dobra, lecimy z tematem. Nie ma to tamto. No, bo tam się coś chudziwa. Jakby muszę ją nasmarować chyba. No, o to chodzi, tak. Zobaczcie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cudo na kiju. 10 metrów chodnik to chyba coś nie tak. Pod nami oczywiście. Gontowa. Dobra. Ludzie, oglądajcie te moje filmy, bo normalnie jakaś masakra, nie? Ja sam je oglądam. To jest dziwne, nie? Tak. Tu sobie dojdziemy do tego. Taki wąwóz jest. Dziwny ten teren jest. Naprawdę. Tutaj każdy kamień to jest. To musiałby być ten. Tknięty ludzką ręką. No nie ma bata. Zobaczcie na strukturę tego kamienia cholernego. Mm.
Równie dobrze mógłby to być beton plus kamyczki różnego rodzaju, nie? Tak czy nie? I teraz temat a propos podrabiania skały. Nawet w podziemiach. Czy nie można by zrobić tego, skoro struktura tych kamieni właśnie wygląda tak jak ten przed chwilą, co pokazałem. Śmiało można by podrobić. Ja tak uważam, no nie muszę być kurde ekspertem, no ale tak mi się wydaje, mam może fantazję science fiction. Może jestem porąbany. Tak przy okazji to się przejdę tym wąwozem i zobaczymy, co pokazuje sprzęt odkrywców. Tak a propos, pytacie się mnie, co to za sprzęt. To są różki hiszpańskie. Są dostępne na pewnym portalu na A, Lele, ale le, O na końcu. Lub po prostu wyszukacie sobie w Google. No. Leci. O. Okej. Proszę bardzo. Centralnie nad tym właśnie parowym, czy tam jak to nazwać. I tu się kończy nam. Dobra. Spoko. Miejsce, w którym jestem, to pewien na pewnym blogu pewnego pana PJ. Jest to miejsce opisane, że właśnie w Ludwikowicach w pewnej odległości od Harendy tak zwanej, na lewo od pewnego mostku, jest to miejsce, że wjeżdżało tu coś z przykazów. Także sobie proszę rozkminić. Wow. Dobra, jeszcze coś sprawdzę. Także się wyłączam. Dobra, coś wam pokażę, bo już czwarty raz podchodzę do tego tematu i normalnie aż mnie zmroziło. Patrzcie na to. Naprawdę pierwszy raz różki mi się obracają dookoła. Szok. Zobacz, ja pierdzielę. Obracają się. Co tutaj się dzieje? Prawdopodobnie jest jakieś gdzieś nisko jest wejście do kompleksu. Ja pierdzielę. To jest to chyba, co mówił pan Groń. Groń. Poszukajcie sobie relacji świadka pana Gronia z Ludwikowic Kłodzkich. Cholera. Dobra, zobaczcie. Idę ciągle w dół i coraz bliżej wejścia do czegoś naprawdę masakrycznego na Gontowej. Coraz więcej kamieni ułożonych, coś jakby maskowało. No zobaczymy. Cholera. Aj. No, gdzieś tu.
jedyną rzeczą, jaką mogę wam pokazać, to są właśnie pewne zabudowania. Tu nieopodal, ale zakamuflowane wejście jest na maksa. Ludzie, kurde, szok. Wiele pokazać, jak powiedzieć, bo kawał nosa wpierdzielam. Niemcy naprawdę wykonali majstersztyk w kamuflażu. Całe to zbocze jest po prostu jak elegancka górka, a pod spodem jest wlot, tam zaraz od ulicy, tu obok mostek. To jest jakieś gospodarstwo, tam jest gospodarstwo, między tymi dwoma gospodarstwami i koło mostku. Coś się tu grubo wydarzyło. Stolnia numer 3 mogła być tylko pod puchą. Stolnia numer 4 także. A tu jest grubo. Ale to jak mówię, sorry, bo jem. To co pokazują różki. I dosłownie pokazuje mi ślad prawie do samej ulicy. I tu jest w sumie ona by się rozpoczynała około 50-60 metrów niżej niż na przykład szczelna numer 3. No, czyli całkiem inne poziomy, proszę państwa. I poszedłem później z powrotem po prawej stronie i po lewej stronie a propos sygnału, który jest tam. No i tak jak jest w kompleksach, czyli wartownia. Wykryło mi też wartownię. Drzuciki wykryły. Nie kiełbaska, tylko drzuciki. Także, no nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Zarypiście. Potwierdzają się pewne, że tak powiem, zeznania. Pana Gronia chociażby. Dobra, żegnam was. Jak na razie. Spotkamy się następnym razem. W pięknych okolicznościach przyrody. Ajajaj. No ale się dzisiaj upociłem naprawdę. Tu jest tak mega po prostu stromo i wyboiście. Zobaczcie sami. No, w ogóle zobaczcie kurde ile tutaj jest kamieni porozrzucanych wszędzie. Ja pierniczę. Szok. O, no, a tam na przykład już nie ma. Ale tu na samą sztolnią obok to od cholery. Ciekawe, te? No. Dobra. To hej. Zobaczę w ogóle jak to jest w miarę, że tak powiem, tu gdzie mi pokazują druty jakiś sygnał. No to te potężne drzewa, one mogłyby mieć tyle lat ile trzeba, że tak powiem. Kiedy zostały zasadzone. One są tu takie jakby, tu jest takie wyrównanie, w ogóle jak są obsadzone kamieniami. No raczej same kamienie się tak nie ułożyły. No. Nie? I to jest idealnie na linii, gdzie jest sztolnia pod nami. Znaczy, że jest. Ale o świecie, co to jest? Kurczę, aż mi wypadła nóżka. To jest taka klamra łącząca obudowę pod ziemią. Kurde balans. No dobra. Coraz bardziej się potwierdza, że tu pod nami coś jest, a przez przypadek wywalili, kurde, to spod ziemi. Ale tu rozplantowane jest to wszystko, ja pierdzielę. Tak niby równo, ale Dobra, jeszcze raz nagram, bo znalazłem właśnie taką klamrę, która spinała belki, tę obudowę górniczą. Nie?
piękne znalezisko. No i powtórzę jeszcze raz, bo przed chwilą nagrywałem, ale nie wiem, czy się nagrało, bo jakieś cuda mi pokazuje tutaj.